Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korley. Zapraszam do kolejnych przygód Batmana. Nim jednak wyruszymy w dalszą drogę, chciałbym rozdać trochę punktów zdolności, jakie zdobyliśmy ostatnio. Chociaż są tylko 4 i tak wspomniałem wcześniej, wydam to chyba na ulepszenie naszego działka do walki z dronami. No i właśnie tutaj też dyskutowałem dzisiaj z Dominikiem na ten temat, czy ta nazwa drony jest użyta tu poprawnie w tej grze, czy tłumacz czegoś tu nie dowalił, że tak to określę, ponieważ ona przewija się w wielu miejscach. To nie to, że ja tu błędnie to określam, tylko na przykład tutaj jakbyśmy chcieli ulepszyć, to jest zwiększenie uszkodzenia dronów po bezpośrednim trafieniu w podwozie. Czy tak samo jak przejdziemy do mapy, też gra nam wspomina, czy te lekkie pojazdy, czy lekkie czołgi są opisane jako lekkie drony. Czy jest to dobre określenie? Ciężko powiedzieć, ale nie nam to oceniać. Myślę, że już poszło w świat, to niech i tak zostanie. Chociaż jak widać, można też i wycofać pewne rzeczy, tak jak wycofali wersję na PC-ta, zarówno pudełkową, jak i cyfrową. No jej aktualnie kupić nie można, ale można zwrócić, jeżeli komuś na przykład nie działa zbyt dobrze. Teraz tak, przygląda się wyspom, jakiś plan na najbliższy czas. Z tego co widzę, tutaj już oczyściliśmy je mniej więcej z tych pojazdów, powiedzmy, czy też dronów właśnie. Ale jeszcze na tej wyspie nasza umiejętność przyda się jak najbardziej. Jakbyśmy mieli tutaj zaraz się dostać, to będzie co tu robić, czy będzie co rozwalać z naszego działka. Taką mam też nadzieję, więc że to ulepszenie nie poszło w las. No i nim ruszymy dalej, doszły nam jeszcze dwie osoby. Postaram się dzisiaj albo jutro wrzucić filmik, gdzie przedstawiam wszystkie pozostałe życiorysy, bo mam już to nagrane, tylko teraz znaleźć chwilę, że nadrobić. A w międzyczasie jeszcze dwie osoby, które poznaliśmy w międzyczasie, czyli Nightwing. O, przełączyłem to ładnie tutaj. Zrobiłem to było tak. I tak, najmłodszy z rodziny akrobatów działających pod szyldem latający Graysonowie. Dick Grayson był świadkiem zamordowania swoich rodziców przez szefa mafii, wymuszającego haracz od cyrkowców. Bruce Wayne adoptował sierotę. Dzięki treningom Dick stał się Robinem, partnerem Batmana. Młody Grayson chciał udowodnić swoją wartość, a jednocześnie miał dosyć życia w cieniu Batmana, dlatego wyprowadził się do Bloodhaven, aby zwalczyć przestępczość pod nowym pseudonimem jako Nightwing, a w jego miejsce wszedł Tim. Znów nie ten przycisk, ale będąc już tutaj, może uda mi się Tima pokazać, czyli nowego Robina. Tak, Tim Drake, okej. Zobaczmy jeszcze, będąc przy Nightwingu, jego atrybuty. Szkolony przez Batmana do zwalczania przestępczości, utalentowany akrobata i mistrz sztuk walki. No dobra, i teraz sam Pingwin, który też jest dość mocno powiązany z serią Batman. Już od lat, czy od wielu części komiksów, filmów i tak dalej, ale przejdźmy do jego życiorysu. Pingwin to ekscentryczny geniusz zbrodni, znany z prowadzenia ciemnych interesów. Pochodzący z zamożnej rodziny Cobblepotów, młody Oswald został wysłany do szkoły za granicę. Kiedy rodzina popadła w kłopoty finansowe, zaczął pobierać lekcje zbrodni na ulicach Londynu. Po latach dał się poznać światu jako Pingwin, handlarz nielegalną bronią w Gotham, finansował działalność wielu grup przestępczych w mieście. Po upokorzającej porażce w Arkham City znów się pojawił pod przykrywką firmy North Refrigeration, dostarcza broń siłom okupacyjnym Gotham. Jego atrybuty: geniusz zbrodni, doskonały finansista, specjalista w walce wręcz, niebywale okrutny, szerokie kontakty w podziemiu. I okej, znając już to wszystko, możemy ruszać dalej. Pytanie, gdzie jest to dalej? Żeby tu wyżej, czy po prostu mogę wyjść przez normalny... Alfred, find out everything you can about Simon Stagg. The pharmaceutical magnet? Of course, sir. Okej, czyli chyba mam wyjść tak, tutaj przyszedłem. O, coś tutaj się dymi. Gdzieś to była, no właśnie, drabina. I prosto na miasto. Now, what have we got here? A good old fashioned ambush. Oh, you wait there, Bats. Let your dear old Uncle Jay sort out these chumps. I can handle it. Though it has been a while, maybe a little rusty. Gun! Whoa! Open fire! Shoot everything! Now! Okay. Dobra, nie wiem czy jest czysto, ale wiem, że nie jest tutaj zbyt kolorowo. Za to załatwił on Jokera. Teoretycznie przynajmniej. No i... No właśnie, jaki plan działania? Tędy nie wyjdziemy raczej. A nie wiem, czy mogę tam wrócić z powrotem. Wygląda na to, że nie, bo coś tam zostało przywalone, więc zróbmy szybki skan terenu. Tu nic, i tu też specjalnie.
Nic. Co byśmy mogli z tym uczynić? A może jakby zawołać nasz pojazd? O, właśnie. To był całkiem dobry pomysł. Okej, okay. Patrząc na to, że możemy rozwalić te barierki, może już nie będę kombinował na przyspieszeniu, tym bardziej, że ten wjazd do góry mógłby się szybko zakończyć na każdym zakręcie z tego, co tu widać, więc zaraz będziemy w trybie bojowym na pierwszym... to już będzie czwarte zaraz. Osłaniaj drzwi. Zobaczymy, gdzieś tam są z tego, co widzę. Co bym miał zrobić? Czy rozwalić ich, czy wieżyczki? Co lepiej? Zresztą może wszystkich. Okej, okay, jest czysto. A z wieżyczkami? Raz, dwa. Oj, teraz to ja rozumiem takie przeładowanie. No to tyle by było z całej akcji. Wróćmy może do Batmana. Możesz już wyjść. Możesz już zejść. O, cześć. Alfred, what do you have on Simon Stagg? Now let's see. CEO of Stagg Enterprises, a company that specializes in advanced medical research and development. I'm heading to Stagg's airships now. Scarecrow was on his way there, and that's our only link to finding Barbara. The threat analysis indicates that Founders Island is covered by the militia's long-range radar and missile launchers. The Batmobile will be detected and targeted as soon as you cross the bridge. Don't worry, Alfred. I'll go in on foot and stick to the rooftops. Find me the schematics of those airships. Right away. Best of luck, sir. No to okej. Póki co na tę wyspę nie będziemy mogli się dostać naszym pojazdem. A szkoda, ale spróbujemy tam jakoś w miarę szybko dolecieć. Sir, Stagg's airships have been hooked and tethered. We're reeling them in. Good. Get in there, find Stagg and interrogate him. And Lieutenant, I'm assigning you an extra unit for guard duty. Who are we guarding? Scarecrow. The boss wants to come aboard. Okej, okay, może tutaj jeszcze nad tą wodą nie jest za mądrze, dopóki nie zdobędziemy trochę wyższego pułapu. Okej, okay, i chyba teraz albo dla bezpieczeństwa mostem polecimy. Okej. Okay. Strach na wróble widzę dalej bardzo aktywnie tu działa. O, i widzę jakieś ciekawe samoloty, czy też helikoptery, które niestety mogą nam zrobić krzywdę. Może na chwilę tutaj się zatrzymam w tym miejscu. Zobacz, jak wygląda sytuacja. Tutaj... Chciałem go nie zobaczył. Okej. Nie podoba mi się ta sytuacja, ale jeżeli dobrze to rozegramy, to powinniśmy być w miarę bezpieczni. Okej, będąc w najwyższym punkcie prawie, że już mi się tu zaczyna podobać to miejsce. Teraz tak, helikoptery. Nie widzę żadnego w pobliżu. Wolę nie zastanawiać się nad tym, co by się stało, czy też nie sprawdzać tego, co by się stało, gdyby nas jednak tu jakiś złapał. Choć mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Jeszcze kawałek. Tylko tam dolecieć będzie nie lada problem. Bardziej jest to dość nieźle pilnowane. To są w sumie nie tyle helikoptery, co no właśnie, tym razem prawdziwe drony takie konkretne. Okej. Okay. Chyba mogę już lecieć. I jesteśmy w gruncie rzeczy, przynajmniej w teorii, na miejscu. Tutaj nikogo nie ma na szczęście. A nim podejmę się jakiejś kolejnej akcji, na pewno zobaczę
naszym zakupem. The militia have captured Stagg's airship and set up a watchtower with sentry guns. Looks like it's controlled from that central command point. I need to take it out. That soldier is equipped with a device that can track my detective mode systems. If I use it for too long, he'll be able to pinpoint my location and alert the others. Okej, okay, nie fajnie, czyli nie mogę używać trybu detektywa specjalnie. Ale to nie zmienia faktu, że mogę chyba używać nasze... O właśnie, zakłócacz. Tylko nie wiem teraz, czy wchodząc do niego mam tryb detektywa, czy nie. Okej. Okay. Za wiele tutaj rzeczy nie dezaktywuję, ponieważ są zakryte. Chociaż... Dziwne, myślałem, że tu jest szyba, ale może jej nie było rzeczywiście. Tak, może zamiast trybu detektywa użyję lornetki po prostu. Jeszcze coś, tak? Bym tam... O właśnie. Kolejny składzik oznaczony i to coś... Też. Więcej rzeczy... Okej, więcej rzeczy tutaj nie zmienię. Co prawda mogłem wziąć też umiejętność, że gościa, który steruje dronem, załatwić też zakłócaczem, że jakby próbował nim nakierować na nas, no to by poraziło go prądem. Okej, okay, chyba bezpiecznie będzie przeskoczyć na drugą stronę. Mam nadzieję, że te drony nie będą tam obserwować. Tego, co się dzieje. Tu gdzieś powinien być ktoś, kto steruje tym dronem w okolicy. A także gdzieś ktoś, kto ma... O, właśnie. To chciałem dojrzeć, tylko on jest niestety piętro niżej. Ktoś, kto potrafi sterować tym całym wykrywaczem. Okej, okay, ciebie chyba zaraz nie będzie. Ogłusz go, właśnie, bo też po prawdzie zauważyliście ostatnio, że Batman... O, niedobrze, zauważył mnie. Batman nie zabija, a ogłusza. To jest inna sprawa. Dlatego też nie możemy strzelać z działka 60 mm samochodu w naszych przeciwników, a po prostu ich co najwyżej ogłuszyć. Mała różnica, ale no dość istotna pewnie z perspektywy samej serii. Okej, okay. Widzę, że mnie zauważyli. Mamy dwóch. Niech będzie atak z góry, zobaczymy. No jakby spadł. I okej. Okay. Dobra, trzeba się stąd zmywać. Póki mnie tu nie namierzyli. Mam wrażenie, że tutaj najwyżej mnie nie widzą. O, i chyba dron spadł. To jest dla nas pozytywna informacja. Ponieważ jeden problem z głowy, choć idzie tutaj kolejny. Oj, niestety jest to chyba coś też piętro niżej. Dobra, uciekaj. O, poszło całkiem sprawnie. Myślałem, że to trochę inaczej będzie. Zobaczmy teraz ta wieżyczka. Czy rzeczywiście uda się zniszczyć w tak prosty sposób, jak gra sugeruje. Wybuchowy żel. Tagujemy. Gdzie ja teraz mam tutaj otagować? A w tym miejscu wystarczy? Oby i tak było. Na wszelki wypadek jeszcze gdzieś bym to zrobił. A może tu? No właśnie. Batmanie. Ludzi może nie zabija, ale elektronice nie pozostawia żadnych szans. I'm at the airships. What did you find? Well, the ship's original schematics reveal a service hatch that should be accessible from the top of the aircraft. It would seem Mr. Stagg is rather protective of his research. I expect the security to be high. Thanks, Alfred. Lucius, how's the remote hacking device coming along? I think I'm about to need it. Maybe you should add clairvoyance to that job description, Mr. Wayne. I'm uploading the latest decryption software to the device in the vault at Wayne International Plaza. You can collect it from there. Okej, okay, coś mi lata nad głową, więc wolałbym tutaj nie stać. Doszła nam kolejna misja dodatkowa, ale tak jak mówiłem, będziemy się raczej trzymać teraz misji głównych, a najwyżej dodatkowymi standardowo zajmiemy się gdzieś na koniec. Okej. Okay. Trzeba przyznać, że rzeczywiście Batman był bogato, czy też miał bogatych rodziców, ale zostawili mu oni naprawdę sporo majątku. No i tak, patrząc na to, że te wszystkie Wayne Plazy i tak dalej są tak ogromne i należą do nas, to o, tylko się cieszyć. Idziemy, tak? Prawie że do domu. Okej,
Okej, jeszcze kawałek, tak? Tu miałem się dostać tędy? Chyba tak. O właśnie, obrona wieży. Ranking znajomi, aha, rozumiem, jakbym się połączył, mogę podejrzeć innych. Doskonale, Okej, ale to nie wiem, czy to jest to, co mnie interesuje, ponieważ chciałbym przejść do misji głównych, a nie zajmować się obronami wieży, więc może to zostawimy na później. A wejdę tutaj. Co tu się dzieje? Aktywuj. Zdalnie aktywuje elementy otoczenia i pułapki, moduł deszyfrujący kody i wielu funkcyjne urządzenia hakujące. Okej. Okay. Mam nadzieję, że przetestujemy to w boju. There's a service hatch on top of the airship. I can use the remote hacking device to get in. W sumie to fajne ze strony tak może Batmana, że do niego należą, czy też ma dostęp do najwyższych budynków w mieście. O, cześć. Gives you time to ponder the really big questions, like is Oracle dead? Is it all my fault? Who's going to die next? Okay. Now let's get down there and find out. No właśnie, pójdźmy, sprawdźmy. Ja może przed lotem mogłem sprawdzić jeszcze, czy nikogo tam nie ma, ale że na sterowcu nikt nie siedzi. Ostatnio sterowce to bardzo popularny motyw, chociaż nie dziwię się, bo jednocześnie też bardzo fajne. Czysto? Tu już ktoś lata dziadostwem. Okej. No, czyli będzie trochę zabawy, no ale widzę, że jeszcze mamy trochę miejsca też na różne fajne gadżety, z jakimi przyjdzie nam tutaj współpracować. Okej, gdzie mam to użyć? Szukanie połączenia. O, chyba, że na to coś? Nie. Chyba, że gdzieś dalej, no właśnie. Kto by takie rzeczy na zewnątrz zostawił? Poziom ochrony pierwszy, dopasuj kody. Co mam to zrobić? Okej, chyba zaczynam rozumieć. W pewnym momencie ruszające... pojawia się wibracja w padzie. Widzę, że też coś z literami zaczyna się dziać. Czyli musimy znaleźć wspólny jakiś taki moment, przytrzymując triggery nie możemy puszczać żadnego. No, tak bez instrukcji trochę skomplikowane to się wydawało, ale teraz już jest okej, dobra, czysto, możemy wchodzić. Nie chciałbym znowu po ostatnim spotkaniu z wieżyczką. Mam już dosyć takich niezapowiedzianych sytuacji. Ale czy coś z tym mogę zrobić? Nie, nawet nie ma takiej potrzeby. Tu bym mógł wejść wyżej, a tu mogę podejrzeć, co się dzieje w tej okolicy. O, jest ktoś chyba znowu. Teraz patrz i ucz się. Jak lata, czy jak namierza coś? Just giving you a little demonstration. As you can see, the targeting and maneuverability systems are almost perfect. Take a look. The light is white. That's good. That means it's just identified you as a friendly. In this mode you're safe. Just remember, when the light is red, you become a target. What are we supposed to do then? Then you stay out of its way. Okej, może jakbym poczekał dłużej, to sami by się wybili tutaj. Okej, ale mam wrażenie, że wiem chyba, kto powinien zginąć jako pierwszy. Jeszcze tutaj szybki skan terenu. I możemy zejść niżej. Tutaj jakby coś było. Przynajmniej tak... uderzenie. Co to spowoduje? Jakieś robale wypuściłem. Nie wiem tylko... po co one tutaj były? Być może coś zrobią zaraz z tymi dronami. Niech będzie, mi chyba one w niczym nie przeszkadzają. Tam też widzę jakąś zagadkę naszego kumpla.
Warto by było to zebrać. No więc zobaczymy jeszcze tak. Wejdę do góry, widziałem tutaj właz pod nogami, ale może nim jeszcze ten właz sprawdzę. Okej, do tej zagadki chyba będę musiał podejść z innej strony, chociaż może zhakujmy to urządzenie. Okej, spróbujemy raz jeszcze, trochę wyższy poziom ochrony i tutaj już właśnie znalazłem coś. A, widzę jak zatrzymają się te litery. No to wtedy możemy się włamać. Okej, bo zastanawiałem się jak to na PC-cie wygląda, czy jak to rozwiązali na PC-cie, teraz już wiem. Okej, zebraliśmy trofeum. No to chyba musimy teraz zejść jeszcze niżej. Mam nadzieję, że nie prosto na ludzi. O, nie widzą mnie. If I can download the security codes from the soldier controlling the drone, I'll be able to turn it against them. Dobra, i teraz bardzo fajnie, czyli możemy to urządzenie do hakowania wykorzystać jeszcze w taki sposób, co akurat jest bardzo fajne. Powie szkodę, nieco inaczej. Okej, obezwładnij cele. Tak to też miało działać. Nie wiem, czy mam jakoś szybko. If I can find the control panel, I should be able to override it with the remote hacking device. Okej. Szybki przegląd okolicy. Tutaj jest jakiś panel. Być może nim będę mógł zhakować, czy go będę mógł. Okej, tu mam coś do hakowania. No to teraz będzie nadużywania tej opcji. Dobra, tu się coś zatrzymało. Kogoś tam wypuściłem, tam widzę jakiegoś lekarza. Ale okej, to rzeczywiście było tutaj. Teraz mam zastanowienie, ponieważ tam też mógłbym iść po coś. Okej, ale chyba nic nie ma. Myślę, że może coś się kryło. Jeszcze przyzwyczajenia po chyba Wiedźminie i tego typu grach. But the Arkham Knight and Scarecrow's forces have moved through this place, killing everyone. They must be there for a reason, sir. What are they planning? Barbara's the priority. When she's safe, I'll deal with them. But, sir, you have the chance to end this now. Capture Scarecrow, and you can save the whole city. It's what Miss Gordon would want. I'm not losing anyone else, Alfred. No, chyba trochę za późno, patrząc na to, że trochę tu ludzi poginęło. Przejmij kontrolę. Nikogo żywego tam nie widziałem. Chociaż może dobrze było się jeszcze lepiej rozejrzeć. However, the hacking device will only work within a certain range of any control terminal. Okej. Niech i tak będzie. Jeżeli byłby ktoś żywy, to pewnie bym go znalazł w międzyczasie. Teraz tak, przechyl sterowiec. Co mogę dzięki temu zrobić? Rozumiem. A, i teraz będziemy mieli dostęp do włazu. Ciekawe, czy mogę tak długo go trzymać w takim przechyleniu. W sumie mogłem do nas to sprowadzić, to ciekawe, czy by ta skrzynia rozbiła okno i załatwiła Batmana. Okej. Chyba to tyle, co miałem to zrobić. Chyba, że jeszcze coś ciekawego by tu miało się kryć. Okej. Dobra, nikogo nie ma żywego. Tutaj też nikogo nie ma. Tutaj też nikogo nie ma. Okej, czyli sprawdziłem. Wszędzie czysto. I raczej nie widzę tutaj nikogo żywego. Zlecimy tu. Tak mi się wydawało, że tu chyba odsłoniłem jakiś włas. I dzięki temu będziemy mogli zejść znowu niżej. I znowu poznać jeszcze dalszą część historii, co tu się kryje. Tak spojrzałem kątem oka na czas, że powoli powinniśmy zbliżać się do końca. No ale jeszcze chwilę się pobawimy. Nie zawsze mamy okazję tak tym wszystkim tu sterować, hakować. Okej, coś bym miał przechylić w którąś stronę. Rozumiem. No to już poleciało. Coś mi blokowało przejście, jak się domyślam. Ale już mi nie blokuje. Mogę przejść dalej? W takim razie... O! Nieciekawie. Czyli szukamy znowu jakiegoś operatora z dronem. Ale jako, że szykuje nam się mocniejsza akcja, to w takim razie spotkamy się już w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Widzę, że jeszcze coś tam będzie od Człowieka Zagadki. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej!